Był sobie raz pewien wdowiec, łagodny jak baranek. Miał on córkę, śliczną, dobrą i pracowitą dziewuszkę. Ojciec i córka kochali się serdecznie i dobrze im się działo. Nie wiadomo, co pokusiło wdowca, że ożenił się po raz drugi. Może namówiły go sąsiadki, bo nic łatwiejszego, jak namówić kogoś bardzo łagodnego. Wdowa, z którą się ożenił, miała dwie córki. Wszystkie miały przewrócone w głowie i myślały tylko o swoich wygodach. Zaraz po weselu wdowa zaczęła się rządzić, jak szara gęść w domu wdowca. Wdowiec zaś robił się z dnia na dzień coraz łagodniejszy i we wszystkim ustępował żonie, byle tylko mieć święty spokój. Macocha postanowiła skorzystać z tej łagodności i tak przyuczyć jego córkę do domowych obowiązków, żeby mieć z niej pomoc do wszystkiego. Żal było patrzeć na tę ślicznotkę, jak męczyła się pracą nad siły, to rozpalając drwa w wielkim domowym piecu, to szorując schody i podłogi. Gdy tak pracowała ciężko, córki wdowy wysypiały się jak susły, objadały się przysmaczkami i leniuchowały od rana do wieczora, zabawiając się rozmówkami o zabawkach, sukienkach i innych drymałkach. Widząc, że matka pozwala im na wszystko, Wyzyskiwały biedną sierotę, każąc jej to coś przynieść, to coś odnieść, to coś przystawić, to coś odstawić, to coś przysunąć, to coś odsunąć, to po coś pobiec, to z czymś przybiec, aż raz się biedactwo umęczyło, zasapało, zadyszało i przysiadło na popielniku u domowego komina. Eje, śliczny z ciebie kocmołuch! wołała ze śmiechem starsza siostra. Eje, śliczny z ciebie kopciuszek! Wołała młodsza, która była trochę lepiej wychowana i nie używała brzydkich słów. A potem wołały obie na przemiany: Kopciuszku, usmaż nam racuszki. Kopciuszku, nagrzej nam wody. Kopciuszku, wyprasuj nam koronkowe kołnierzyki. Kopciuszku, zamieć nam pokój. Kopciuszku, kopciuszku. I to przezwisko przygnęło tak do sieroty, że wszyscy w domu i w okolicy nazywali ją Kopciuszkiem. Była to piękna okolica. Niedaleko, na wzgórzu. Stał w Zielonym Ogrodzie Pałac Królewski. Był to bardzo elegancki pałac. W dolinie, pośród wesołych gajów, rozsypane były gospodarstwa. Kolorowe domy otaczały sady, ogródki i warzywniaki. W jednym z domków, tuż obok gospodarstwa Ojca Kopciuszka, mieszkała jej chrzestna matka. Domek ten nie był bardzo elegancki, ale warto o nim wspomnieć, bo chrzestna matka Kopciuszka była wróżką, a domków wróżek nie spotyka się na każdym kroku. Pewnego dnia rozeszła się po okolicy wiadomość, że w pałacu królewskim przygotowuje się wielki bal, na który będą zaproszone wszystkie okoliczne panienki, aby spośród nich syn królewski wybrał sobie żonę. Ta wiadomość poruszyła wszystkie młode osóbki, a przede wszystkim obie córki wdowy z zapałem zajęły się strojami, a że Kopciuszek potrafił skroić i uszyć najpiękniejszą sukienkę, natychmiast zapędziły dziewczątko do roboty. Mnie najładniej w różowym, wykrzykiwała starsza siostra. Kopciuszku, uszyjesz mi różową sukienkę. Mnie najładniej w niebieskim, wołała młodsza. Kopciuszku, uszyjesz mi niebieską sukienkę. Nowa robota dla Kopciuszka. Musiał teraz kroić, szyć, mierzyć suknie i wysłuchiwać tysiąc grymasów i kaprysów. Na szczęście rankiem, dnia, kiedy miał odbyć się bal, obie sukienki były gotowe i bardzo ładnie się przedstawiały. A teraz uczesz nas, Kopciuszku? rozkazały pannice. Ale bardzo modnie i bardzo elegancko. I to potrafił Kopciuszek. Siostry zasiadły przed dużym lustrem, a obok odbicia ich twarzy widać było odbicie ślicznej twarzyczki. Wtedy pomyślał Kopciuszek. Gdybym to i ja mogła ubrać się ładnie i uczesać, gdybym to i ja mogła pójść na królewski bal, i westchnęła. Co tak wzdychasz, kopciuszku? O czym myślisz? zapytała młodsza siostra. O królewskim balu powiedział kopciuszek i westchnął jeszcze raz. O balu! wykrzyknęła starsza. Może chciałabyś pójść na bal do pałacu? To by się wszyscy uśmieli, gdyby kocmołuch na królewskim balu tańcował. Kopciuszek poczerwieniał i już miał odpowiedzieć coś do słuchu starszej siostrze, ale w tej chwili zajechała rodzinna Landara i macocha, ojciec, jeszcze bardziej łagodny i zachukany niż zwykle, i cała rodzina ruszyła na bal królewski. Oczywiście bez Kopciuszka. Kopciuszek został w domu sam. Nie zapalił nawet światła, tylko przysiadł sobie jak zwykle na popielniku i patrzył w okno. Ach! westchnął Kopciuszek. Ach, jak to miło być śliczną, elegancką panienką i tańczyć na królewskim balu! Jesteś śliczna, a o elegancję się nie martw! odezwał się obok głos. Kopciuszek odwrócił się i zobaczył chrzestną matkę. Nie wiadomo zupełnie, jak się tu zjawiła, ale zjawiła się nagle, jak zwykły zjawiać się wróżki. Patrzyła wesoluchna na Kopciuszka i obracała w ręku cienką laseczkę. Łatwo się domyślić, że była to czarodziejska laseczka. Chciałabyś pojechać na bal, prawda? zapytała chrzestna matka. Ach, chciałabym, chrzestna matka, ale to przecież niemożliwe. Nie mam ani balowej sukni, ani karety. Ale masz chrzestną matkę, która jest wróżką. Skocz na do warzywniaka, moja śliczna, i przynieś mi dynie. Kopciuszek poskoczył szybko i przyniósł dynię najpiękniejszą z całego warzywniaka. Chrzestna matka uderzyła w nią laseczką i w tejże chwili dynia stała się piękną, szczerozłotą karocą. A teraz zajmiemy się końmi, powiedziała. Kopciuszku, przynieś ze spiżarni pułapkę na myszy. Zdaje mi się, że coś w niej chroboce. Rzeczywiście, w spiżarni złapało się do pułapki sześć zwinnych myszek. Chrzestna matka kazała Kopciuszkowi unieść nieco drzwiczki pułapki i każdą wymykającą się z niej mysz Uderzyła swoją laseczką. A myszy w mgnieniu oka, jedna po drugiej, przemieniały się w rącze konie. Proszę, zaśmiała się chrzestna matka. Oto już mamy szczerozłotą karetę zaprzężoną w sześć koni. Ale skąd tu wziąć woźnicę? O, widzę kogoś koło piwniczki. Co za wspaniały szczur, co za wąs, co za sierść, co za mina, będzie z niego wymarzony woźnica. Pac go czarodziejską laseczką. No i co powiesz, mój drogi? Że możemy już jechać na bal królewski, proszę pani, odpowiedział grubym głosem wspaniały woźnica, po którym nikt by nie poznał, że przed chwilą był szczurem. No a co ty powiesz, kopciuszku, zaśmiała się chrzestna matka. Że jestem zachwycona, wykrzyknął kopciuszek. Mam już złotą karocę, wspaniałego woźnicę z siarczystym wąsem, brak mi tylko balowej sukienki. Zaraz znajdzie się i na to rada, powiedziała chrzestna matka. Stań przede mną, kopciuszku, prościutko. Kopciuszek stanął przed chrzestną matką prościutko, a chrzestna matka dotknęła lekko swoją laseczką, jej zniszczonej sukienczyny i oto znoszony łaszek przemienił się we wspaniałą, srebrno-złotą suknię, a znoszone chodaki w rozkoszne pantofelki z popieliczej skórki w najmiększe pantofelki do tańca. Tak wystrojone siadło dziewczątko do karocy, ale zanim konie ruszyły odezwała się chrzestna matka. Jedziesz więc do pałacu, kochaneczko, i mam nadzieję, że dobrze będziesz się bawiła. Pamiętaj jednak nie zmarudzić na balu dłużej niż do północy, bo jeśli byś się choć chwilkę zapóźniła, karoca znów stanie się dynią, woźnica szczurem, a piękna twoja suknia zmieni się w łachmany. Nie zmarudzę, chrzestna matko, nie zmarudzę. Wymknę się z balu o północy. Dziękuję za rady, dziękuję za wszystko. Więc baw się dobrze, kopciuszku! zawołała chrzestna matka, machając na pożegnanie czarodziejską laseczką. Trzaskając bata, zajechał wspaniały woźnica przed królewski pałac. Kto to przyjechał? Kto to przyjechał? pytali królewscy lokaje. Nieznajoma księżniczka, nieznajoma księżniczka! huczał tubalnym głosem wąsaty woźnica. Gdy oznajmiono synowi królewskiemu, że przybyła nieznajoma księżniczka, bardzo go to zaciekawiło, bo każdy lubi niespodzianki, zwłaszcza gdy chodzi o tak śliczną niespodziankę jak kopciuszek w srebrno-złotej sukni i w najmiększych pantofelkach z popieliczki. Wybiegł więc królewicz przed pałac, a że panienka wysiadła właśnie z karocy, podał jej rękę i wprowadził do komnaty, gdzie się zabawiali koście i wesoło grała muzyka. Gdy weszli, zapadła nagła cisza, zatrzymali się tancerze, umilkły skrzypce i inne instrumenty, a wszystkie oczy zwróciły się ku nim i odezwał się szmer głosów. Ach, jaka śliczna para. Nawet król wodził nieustannie wzrokiem za kopciuszkiem i poszeptywał w ucho królowej, że nigdy nie widział tak wdzięcznej twarzyczki. Podziwiały kopciuszka i siostry, choć nie poznały w pięknej sukni domowego popychadła, a syn królewski nie odstępował kopciuszka ani na chwilę, nie zważając na inne panny. Przy tańcu, miłej rozmowie, przy rozmaitych przysmakach czas minął tak szybko, że kopciuszek ani nie spostrzegł, gdy zegar wybił kwadrans przed dwunastą. Spłoszona panienka natychmiast zerwała się od stolika, przy którym książę częstował ją pomarańczami. Złożyła wszystkim piękny ukłon i wybiegła z pałacu. W mgnieniu oka dopadła karocy, konie ruszyły i nim minęła północ, stanęła przed domem. Dziękuję za wszystko, chrzestna matko, zawołał kopciuszek. W tej chwili północ wybiła. Karoca i woźnica znikli. Piękna suknia kopciuszka zmieniła się w codzienną, zniszczoną sukienczynę, a pantofelki z popieliczki w stare chodaki. W dobre parę godzin po północy. Cała rodzina powróciła z balu. Spryciarka otworzyła drzwi, przeciągając się niby to zaspana, choć od powrotu z balu nie zmrużyła oka. Siostry także nie spieszyły się do łóżek. Musiały przecież obgadać cały bal królewski. Mówiły i mówiły o pięknej muzyce, o znakomitych pomarańczach, o smakołykach, o pięknym synu królewskim, który im naskakiwał, póki nie zjawiła się dama w srebrno-złotej sukni i pantofelkach z popieliczki. – Jaka dama? – zapytał Kopciuszek poważnie, chociaż mu się śmiać chciało. – Zupełnie nieznajoma, ale trzeba przyznać, że elegancka – powiedziała młodsza siostra. – Elegancka, nieolegancka, co cię to obchodzi, Kopciuszku? – fuknęła starsza siostra. – Pościel nam raz dwa łóżka, musimy się dobrze wyspać, bo jutro znów odbędzie się bal w pałacu. – Znów? – zdziwił się Kopciuszek. Synowi Królewskiemu tak się spodobał taniec z nieznajomą damą w pantofelkach z popieliczki, że postanowił wyprawić jutro drugi bal, licząc że dama ta znowu się na nim zjawi o powiedział kopciuszek pięknie więc zaraz pościelewa łóżka, abyście się przed tym balem dobrze wyspały nazajutrz siostry znowu wybrały się na bal i znowu chrzestna matka wyprawiła na bal kopciuszka syn królewski tańczył z sierotą cały czas i szeptał jej czułe słówka, bo prawdziwie był w niej zakochany. Kopciuszek bawił się tak doskonale, że gdy zegar zaczął bić północ, wydało mu się, że to dopiero jedenasta i oprzytomniał dopiero przy ostatnim uderzeniu. Przerażona panienka wyrwała się z pośród tańczących i wybiegła z pałacu, gubiąc na schodach pantofelek z popieliczki. Ale przed pałacem nie znalazła już ani Karocy, ani wspaniałego woźnicy. Znikli. Znikła też srebrno-złota suknia. I kopciuszek w starej sukienczynie musiał biec z pałacu na piechotę, zaciskając w dłoni pamiątkę po swoich balach, pantofelek z popieliczki. Zapóźnił się też bardzo i wbiegł do domu na krótką chwilę przed powrotem siostry. Ach, ach, wołały siostry, sadowiąc się na stołkach przed kominem. Co też się działo gdzieś na królewskim balu? Piękna pani znowu zjawiła się w pałacu. Syn królewski znowu jej nie odstępował, lecz gdy tylko zegar zaczął bić północ, umknęła. Tak szybko, że spadł jej z nóżki najpiękniejszy w świecie pantofelek z popieliczki. I co, i co? – dopytywał się Kopciuszek. Podniósł go syn królewski i nic innego nie robił, tylko się w niego wpatrywał. Na pewno zakochał się w tej, która miała pantofelek na nóżce. I co, i co? – dopytywał Kopciuszek bez tchu. I pstro! – fuknęła niegrzecznie starsza siostra. Pościel łóżka, Kopciuchu, bo spać nam się chce. Jutro pewnie się czegoś więcej dowiemy. Nazajutrz syn królewski kazał obwieścić trębaczom, że poślubi pannę, na której nóżkę pantofelek będzie w sam raz. Wysłał też z tym pantofelkiem zaufanego dworaka, aby się zajął przymiarkami. Przymierzały pantofelek wszystkie panny w okolicy, ale pantofelek był tak mały, że żadna nie mogła weń wepchnąć stopy. Wreszcie dworak zajechał przed dom wdowy i wdowca. Obie siostry, strojąc skromne minki, zabrały się do mierzenia pantofelka ale na nic to się zdało. Pantofelek był dla nich za mały. — A może mnie wszedłby na nogę ten pantofelek? — zapytał cichutko Kopciuszek, wychylając się z komina. Siostry parsknęły niegrzecznym śmiechem, ale Dworak rzucił bystrym okiem na Kopciuszka i od razu zauważył, jaka to ślicznotka. — Słusznie, panienko — powiedział. — Otrzymałem rozkaz zmierzenia pantofelka wszystkim dziewczętom. Proszę usiąść, proszę wyciągnąć stópkę. — O — – O! – powtórzyły siostry, ale zupełnie inaczej niż dworak, bo pantofelek z popieliczki nie tylko wszedł łatwo na stopę kopciuszka, ale i leżał jak ulał. Jakże zdziwiły się siostry. Lecz nie koniec było niespodzianką, bo kopciuszek wyciągnął z kieszeni drugi pantofelek od pary i włożył na drugą nóżkę. – Doskonale! – odezwał się ni stąd, ni wesoły głos. Dochrzestna matka zjawiła się nagle, jak zwykle zjawiają się wróżki, i tknęła czarodziejską laseczką sukienczynę kopciuszka, która zmieniła się w mgnieniu oka w srebrno-złotą balową suknię. Ach, ach, zawołały siostry, więc to byłaś ty, kopciuszku. O przebacz nam, przebacz nasze niegodne postępowanie, już nigdy nie będziemy dla ciebie takie niedobre. Oczywiście, już wam przebaczyłam, zawołał kopciuszek, w którym nie było ani krzty zawziętości. Wszystko w porządku, powiedział uprzejmie dworak. Teraz więc możemy spokojnie ruszyć do narzeczonego. Wszyscy odprowadzili Kopciuszka do królewskiego pałacu. Syn królewski nie posiadał się ze szczęścia i zachwycał się bez ustanku swoją śliczną narzeczoną. Królowa kiwała z uznaniem głową, a król poszeptywał jej do ucha, że nigdy nie widział tak wdzięcznej twarzyczki. Nie minęło parę dni, a już było po weselu. Młoda para żyła długo i szczęśliwie, bo nie może być inaczej, gdy ktoś poślubi kopciuszka, dziewuszkę śliczną, dobrą i pracowitą, której chrzestna matka jest wróżką.